Cześć, witajcie w 9 odcinku Miliza. Dzisiaj będzie o zwierzętach. Będziemy opowiadać o naszych zwierzętach. Później pokażemy wam tylko mileńkie zwierzątka, no bo moje są w uchaniach, to trochę daleko. No, a dzisiaj kręcimy u mnie. Dobra. No to może najpierw o moich psach. Trzeba im codziennie dawać 3 puszki karmy, trzeba im czyścić budę, trzeba im dawać bardzo dużo picia, trzeba je bardzo, bardzo dokładnie czesać, trzeba je bardzo dokładnie też kąpać, bo one są rozrobiakami, no i liżą mocno w ręce, a później to śmierdzi. Bardzo lubią się bawić w berka. Mają obroże, one nie cierpią nosić obroże, ale jednak mają, ale czasami je ugryzą, więc musimy im co miesiąc zmieniać. No, to już tak, teraz o kotkach. Teraz będzie o moich kotkach. Trochę przybliżę. Moje kotki są takie małe, mam 2 duże, jednego małego. O, znaczy 2 małe, bo jednego już mama oddała. I tak, że naszym kotkom trzeba codziennie dawać 3 miseczki mleka właśnie i oraz z karmą, do mleka wsypywać karmę, bo inaczej nie zjedzą. Tak, lubią. Lubią się bawić w berka na dworze. Mój starszy kot, bo ja mam kotkę i kota starszego. Kotkę i kota starszego, gdzie właśnie kot sam sobie foluje wszystko, ale się nazywa Oki, jest bardzo fajny. Frunia, czyli moja kotka, większa, gdzie się znaleźliśmy w Hrubieszowie. Nikt się nie zgłaszał po nią, więc to wszystko na dziś.